Audi C8 3-litrowy dieselek. Będziemy tutaj modyfikować sterownik pod punktem zmiany ciśnienia oleju. Ja tam wrzucę przewitkę, jak było 2 bary i podnosimy na 2,8, bo tak jest Porsche. To wtedy dużo dłużej jeździ. A jak chcecie, to nie musicie do mnie przyjeżdżać, jak jesteście gdzieś z Polski. Wystarczy, że zdemontujecie sterowniczek tutaj na 4 śrubki. Wypniecie sobie tutaj piny. Wysyłacie mi taki sterownik, jestem bez problemu w stanie to zmodernizować i zrobić to dla Was. Wysyłacie tylko paczką ubezpieczoną, co nie? W jedną stronę, ja tego samego dnia to robię. Maksymalnie jak kurier przyjechał późno, to następnego dnia wysyłam i sterownik wraca do Was i macie, jesteście po zabiegu, więc jak coś, to piszcie, dzwońcie, zapraszam, a później zrzucę przebitki jakieś jeszcze z różnicy, jak jest. Oczywiście chiptuning, skrzyni silników też, ale to głównie olej. Dzisiaj robimy właśnie, pokażę jak tam zmontuję pewnie w całość, ale sterowniczek MD1CP004 właśnie się programuje. Zmianę oleju, naciśnienia oleju, no, program i jeszcze jakaś tam modyfikacja, parę newtonów więcej, wygładzenie tej mapy, bo ona strasznie jest, że tak powiem, długo, długo nic, a później nagle idzie. Tu już mamy po zabiegu autko, w tej chwili to 3.0 TDI i zadane ciśnienie jest 2,8 i tam no, około 2,8 tak trzyma, to nie na wolnych obrócikach, więc można sobie zobaczyć i ten tak wygląda, więc jak ktoś będzie potrzebował zrobienie tego zabiegu, to proszę wysłać sterownik i albo przyjechać i zrobimy. Dziś mamy 3 litrowe TDI po programie, taka mała traska. Ale spalanie śmieszne, no spokojnie, przepisowo jadą z 5-3, co nie, czy spadło go 0,3 litra spalanie po programie. No i podniesienie ciśnienia oleju jeszcze tu było. A tu już mamy gotowe autko po programie, po zwiększeniu ciśnienia, po hamowni, wyłączeniu start-stopu i jak ktoś będzie potrzebował, to zapraszam, można wysłać sterownik.